Ej, jest tam kto? Zapraszam na film. Siemanko! Witam serdecznie wszystkich widzów. Zapraszam was na wspólną przejażdżkę po lasach wśród śpiewu ptaków. A dzisiaj w filmie będzie o nowym siodełku, ostatniej dłuższej trasie i o tym, co mam nadzieję już w czerwcu uda mi się zrealizować. Jedziemy! Już się bałem, że się nie uda dzisiaj pojeździć. Rano wstaję, zachmurzenie całkowite, deszcz pada. Wczoraj też straszyło deszczem. Mokra majówka. Ale zrobiło się, zobaczcie, elegancko. Tarara, tarara. Znowu się chmurzy. Na wszelki wypadek wziąłem kurtkę przeciwdeszczową i ochraniacze na buty. Ale nawet jak popada, to przelotnie, więc nie daruję. Muszę pojeździć. No to przedstawiam wam nowe siodełko w maszynie. A jest to... Brooks Cambium C15. Tworzywo, kauczuk pokryty płótnem, waga 430 gram, nie mało, a i tak jest 100 gram lżejsze od tego tradycyjnego skórzanego Brooksa, bo tamto waży jakieś 530. No i właśnie zastanawiałem się między tym tradycyjnym skórzanym, które ma to do siebie, że trzeba o nie trochę bardziej dbać i no i musi się ułożyć pod tyłkiem, musi zmięknąć, wysiedzieć je trzeba i dopiero wtedy jest super wygodne podobno. A ja postanowiłem wypróbować tą wersję nowocześniejszą, kauczukową. Samo siodełko jest twarde jak pieron, ale zobaczcie, to wszystko się ugina. Na razie 21 km i nie jest źle. Czekajcie, tu jakiś paproch. 21 km nie jest źle. Jeszcze może coś z ustawieniem będę kombinował, zobaczę. No tak się prezentuje. Czemu w ogóle zdecydowałem się na zmianę siodełka? W nawiązaniu do tej ostatniej dłuższej trasy jechałem na Accent Veno. Możecie sobie zobaczyć siodełko. Naprawdę fajne. Tanie, około 50 zł, można powiedzieć budżetowe. Świetnie wykonane, pod tym względem zero zastrzeżeń. Wąskie, bo ja preferuję i zresztą chyba potrzebuję wąskich siodeł, jak sobie tak mierzyłem domowymi sposobami te guzy kulszowe, czyli odciskałem tyłek w kartonie, no to wychodziło mi jakieś 9 cm, więc raczej wąskie siodełka, a nie szerokie. Tym bardziej, że niby wygodny gravel, ale jednak pozycja bardziej pochylona niż w takim miejskim rowerze, więc siodełka węższe do bardziej pochylonej pozycji. Zdecydowałem się na to twarde, bo jak każdy powtarza, im dłużej się jedzie, tym twardsze siodełko powinno być. No zobaczymy. Dzisiaj pierwszy test, pierwsza jazda. Na razie po tych 20 jest nie najgorzej. Zobaczymy, jak będzie na przykład po 100, po 200, po 300. Pierwsze wrażenia mieszane. Znaczy, podoba mi się jego wygląd. Jest takie bardziej sportowe niż to tradycyjne.
Bo mocno się zastanawiałem właśnie, co brać, czy tego skórzanego Brooksa, byłby tańszy zresztą, czy tego, no ale zaryzykowałem z tym. Może trafiłem, może nie, zobaczy się. Ok, jak macie jakieś pytania co do tego siodła, to zadawajcie, chociaż, no mówię, na razie pierwsza jazda, więc testy trwają. Istny pogrom w świerklanieckich lasach. Ta ostatnia trasa z jednej strony była bardzo satysfakcjonująca, a z drugiej pozostawiła pewien niedosyt, a zwłaszcza jej końcówka. Wiecie, o co chodzi, o tą słynną glebę, która się nie nagrała, o którą tak wielu pyta. No wybaczcie, ale nie zamierzam tam wracać i tego powtarzać. Oj, dobrze, że popadało, bo bym się tu kopał. Co było bardzo, bardzo udane? No sama droga. W końcu mogłem pojeździć coś więcej po górach. Po bardzo fajnych górach. Pogoda dopisała. Pomimo lekkiego mrozu z rana. Spotkania z dwoma osobami, z którymi do tej pory miałem jedynie kontakt, czy to w wiadomościach pisanych, czy głosowych, a mogłem poznać osobiście. Także raz jeszcze pozdrawiam Krzysiek, Adrian, dzięki za wspólne krótkie, ale kręcenie. Jeszcze trochę lasu nie zostanie. Rower spisał się naprawdę dobrze. No jedynie jakie zastrzeżenie można by do niego mieć, to że nie jest lżejszy. Jakby ten rower ważył wyjściowo te 9 kg, to byłby idealny. A niestety waży 10,5 plus załadowanie bidonów, sakw i tak dalej. No swoje robi. Natomiast napęd, strzał w dziesiątkę, to jest to, o co mi chodziło. To, czego szukałem. Naprawdę te miękkie przełożenia gravelowe pozwalają podjeżdżać te górki z wyższą kadencją, mniej obciążam kolana, co zresztą było widać po jeździe. Prawie 300 km. A mnie w ogóle nogi nie bolały. Co byłem zaskoczony, bo byłem pewien, że albo kolana wysiądą, albo uda. Bo jednak przewyższeń miałem zaplanowanych sporo. A tu nic. Wiadomo, że na drugi dzień lekko zesztywniałe mięśnie. Ale nie tak, żeby nie dało się wsiąść i jechać. I w sumie jedynym ograniczeniem w tamtym dniu, nie pozwalającym mi na przykład jechać kolejnych 100 km, nie? Gdybym miał taki, nie wiem, kaprys, to jedynym takim ograniczeniem byłoby siodełko. Bo to moje weno, no jak wspominałem wcześniej, okazało się za miękkie. Do 200 km jest naprawdę świetne. A powyżej, no niestety już ta jego miękkość zaczyna przeszkadzać. Jedzenie i picie. Miałem ze sobą dwa bidony 0,7 plus dokupiłem jeszcze litrową kolę w drodze powrotnej. Nie było szczególnie ciepło, więc dużo nie piłem. Miałem dwa żele energetyczne, które zjadłem, dwa banany, które zjadłem, paczkę pierniczków w lukrze z miodem,
którą nawet całą nie zjadłem. Miałem paczkę daktyli, której w ogóle nie ruszyłem. No i miałem 5 bułek takich domowych, zrobionych swoich z wędliną, to zjadłem 4. Ja wiem, można jechać na lekko, prawie nic nie brać, wszystko kupować. No ale jak wiecie, ja lubię wozić swoją wałówkę. I było w miarę optymalnie. Nie czułem głodu. Nie przyjechałem wypompowany, bez energii. Tak w ogóle to wstałem za 23. Spałem 5 godzin, ale byłem dosyć wyspany. Zrobiłem sobie kawę z mlekiem. No i owsiankę. 4 łyżki płatków owsianych, 4 łyżki płatków jaglanych, zalanych wodą. Jak napęczniało, to trochę mleka i łyżka miodu, nawet nie cała chyba, żeby lekko posłodzić. No i do porąbki, te 3 godziny mi to wystarczyło. No co prawda dzień wcześniej się obżarłem makaronem, spaghetti. Także pod względem jedzenia było ok. Jeśli chodzi o picie, no to też nie było problemu. Samo poczucie, gdyby nie ta gleba, no właśnie, wracamy do niej. Nie wiem, jaka przyczyna, czy faktycznie już zmęczenie doszło, czy chwila nieuwagi. No tamte tory, nie dość, że jest ich sporo, to jeszcze mają to do siebie, że one nie przecinają ulicy tak, że można sobie je przejechać, tylko one są tak po lekkim skosie. I chcąc je przecinać prostopadle do nich, to trzeba by zjechać na drugą stronę jezdni normalnie. A ja to chciałem zrobić tak w miarę delikatnie, sprawnie, bo za mną auta jechały. Pewnie będzie sporo pytań, czemu nie wziąłeś MTB? Bo miałem ochotę się na gravelu pobawić. Z powrotem wróciły oponki terenowe. No jaka fajna góreczka. No gleba się zdarzyła i tyle, no. Zdarza się najlepszym. Szkody, od okularów lekko rozcięty łuk brwiowy. Obyło się bez szpitala szycia. Potłuczone biodro, potłuczony lewy nadgarstek. Jeszcze go czuję. Nie mogę mocniej ścisnąć nic. Na szczęście hamulce tarczowe nie wymagają dużego użycia siły. Poobdzierany trochę twarz. Już prawie śladu nie ma. Kolano. No i owijka z lewej strony, którą załatałem taśmą. Zresztą jak widzicie, tu też jest taśma na końcach, bo poleciałem na lewą stronę, a tu się aż korek ukruszył z prawej. Takiego fikołka jakiegoś dziwnego kierownica zrobiła. A owijka? Kawałeczek izolacyjnej czarnej, to gdzie było poszarpane. No i tu jest. Tu klamka. I tu, no i trochę rysek. Ale o dziwo,
byłem w szoku, że lakier nieruszony. Zresztą jakbyście zobaczyli tą akcję, leżę na tej ulicy, przytulam się do asfaltu, za mną się auta zatrzymują, tam się gość wychyla, czy jestem cały, może trzeba jakąś pomoc wezwać. Na chwilę tu. A ja się podnoszę z tej ulicy, krew mi już zaczyna z twarzy lecieć i pierwsze co, to oglądam rower, czy jest cały. Dopiero jak stwierdziłem, że jest ok, zacząłem opatrywać swoje rany. Tak więc, gdyby nie ta gleba, to dzień byłby 100% udany. A tak, no, powiedzmy 98. Skończyło się na szczęście bez poważnych konsekwencji. Jest dobrze. A jeszcze chciałem wspomnieć o szosowych oponkach założonych do gravela. Jechałem na tych swoich Vittoria Rubino Pro Grafen wersja druga. No na pewno łatwiej się podjeżdża górki niż na tych terenowych. Łatwiej się utrzymuje prędkość. Natomiast na zjazdach trzeba mocno uważać z hamulcami, bo łatwiej o uślizg. Mocniejsze hamulce i łatwiej o uślizg, także. Ale to już po pierwszym zjeździe zakodowało mi się w głowie, jak mi zaczął tył tańczyć, że trzeba przede wszystkim hamować przodem. Ale ptaki się drą. No to najbliższe plany. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że czasy takie, że planowanie czegokolwiek może być wręcz śmieszne, ale coś tam po głowie chodzi. Na czerwiec dłuższa trasa, moja najdłuższa póki co. Wypad nad Jeziorsko, na lewo od Łodzi. Jak policzyłem, no to gdybym jeszcze sobie chciał tam objechać ten zbiornik naokoło, to w sumie wyszłoby mi jakieś 430 km. Natomiast przewyższeń nie będzie dużo, bo to jednak płaskie tereny. Także powinno być ok. No myślę, że z 20 godzin minimum trzeba sobie na to zaplanować. Z postojami. Kiedy dokładnie? No nie wiem, wszystko będzie zależeć od pogody, dnia wolnego, dyspozycji danego dnia. I tak dalej. Jeszcze jakoś postaram się tam dać znać przed ruszeniem, więc jakby ktoś tam z okolic chciał się gdzieś po drodze chociaż na chwilę spotkać, to tu będzie spoko. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? No, Bieszczady są nieaktualne w tym roku. Zdecydowaliśmy z Kamilem, że jednak odpuścimy, zostawimy to na przyszły. A to miało być jednak 5 dni, 4 noclegi w różnych miejscach. Jeszcze nie wiadomo jak z tym, z wyżywieniem. Kiedy te knajpy ruszą, jak to będzie wyglądać, no.
Co innego wypad jedno-dwudniowy, a co innego taki dłuższy. O, ale fajne. Brakuje zwierzaczka. A to nie ta pora roku. Także zamiast Bieszczad może coś innego się uda zorganizować. Coś tam chodzi po głowie. Na razie nie będę mówił co i jak. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. A w ogóle super by było, jakby w końcu granice otworzyli. Ależ tu piachu. Czas na postój. Jakaś kawka. Coś słodkiego. Śpiew ptaszków. I sobie postoju nie zrobiłem w tamtym miejscu, bo towarzystwo się zjechało. A ja chciałem jeszcze pogadać do was, a przy innych to tak wiecie. Jestem w okolicach Zalewu Zielona w Kaletach. Jadę właśnie gdzieś nad wodę sobie przystanąć. Może tam mi się uda w końcu tą kawę wypić. O. I co, stoliczku nakryj się, czy jak to tam było? Kawka, ciacho. Podoba mi się. Dobre, ale mało. Nie no, spora porcja szarlotki. A, jabłuszka, cynamon. Super sprawa. Oj. Od razu mi lepiej. Się ruszyłem z domu.
dopiero 50 km. O! Prawie 2,5 godziny jazdy. Taka włóczęga po lasach. Bardzo sympatyczna. Bez celu konkretnego. Dla przyjemności. Dobra, nie ma chyba co przedłużać. Do domu zostało jeszcze sporo kilometrów, ale co chciałem powiedzieć, to już powiedziałem. Może jeszcze parę ujęć po drodze z lasu zrobię. Ale tak czy inaczej, tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za uwagę. Dzięki ogromne za te wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki. Jesteście wspaniali. Naprawdę to doceniam. Trzymajcie się zdrowo. Nie dajcie się zwariować. I do zobaczenia w kolejnym filmie. A może gdzieś na szlaku. Hej. Jak zryte przez dziki.